idea mi się spodobała? No bo przede wszystkim myślę, że to jest mamy, rodzice uwielbiają robić zdjęcia swoim dzieciom. I myślę, że to jest fantastyczne, kiedy mogą mieć z tego satysfakcję estetyczną. Myślę, że trochę też techniczną, bo mają jakiś zasób wiedzy, który pozwala im po prostu robić dobre zdjęcia. No i tworzą też pamiątki dla swoich dzieciaków, więc myślę, że to jest fantastyczna inicjatywa. Poza tym myślę, że to są warsztaty bardzo rozwojowe, bo myślę sobie, że każdy rodzic lubi robić coś dla siebie, a to są takie warsztaty, na których myślę, że korzysta i dziecko, i rodzic, no bo jednak rodzic też i poszerza swoją wiedzę, i umiejętności, i ma szansę się, myślę, że trochę dowartościować, ale też poznać innych rodziców, inne perspektywy, także to jest też bardzo dobre, więc myślę, że to są takie warsztaty z korzyścią i dla dzieciaków, i dla rodziców. Myślę, że jest bardzo fajna atmosfera, jest duża swoboda, duże takie poczucie spontaniczności, ale też duże takie poczucie zaopiekowania, bo jest jednak bardzo wiele osób, które mają tą wiedzę, które się dzielą tą wiedzą, które cały czas podchodzą do rodziców i wspierają ich w ich wysiłkach fotografowania dzieci. Od samego początku mam wrażenie, że jest bardzo dobry kontakt z uczestnikami. Widzę, że ten ich feedback też jest bardzo dobry, że czują się tutaj bardzo dobrze i to po prostu widać. Atmosfera jest po prostu fantastyczna. Myślę, że od strony edukacyjnej to jest też bardzo dobrze pomyślane, bo wiadomo, że najefektywniej człowiek uczy się wtedy, kiedy ma okazję robić to przez doświadczenie. I tutaj tego doświadczenia jest bardzo dużo. I nawet wtedy, kiedy była ta część teoretyczna, to była tak naprawdę zaproszeniem do tego, żeby za chwilę chwycić za aparat i popstrykać zdjęcia, albo zobaczyć po prostu, jak ten aparat w rzeczywistości działa. I cały czas ta teoria mieszała się z praktyką, więc myślę, że to jest bardzo skuteczna metoda i widziałam, że widzę teraz, że mamy po prostu śmigają z tymi aparatami, więc to jest chyba najlepszy efekt tego po prostu, że ta metoda działa. Czyli bardzo dobre wyparzenie tej części teoretycznej z praktyczną. Dla mnie to było fantastyczne doświadczenie. Myślę, że bardzo dobrze to jest pomyślane. Połączenie właśnie warsztatów fotograficznych z takimi elementami rozwojowymi dla rodziców. Wiem, że zapraszaliście też dietetyka. Słyszałam, że też z bardzo dużym zainteresowaniem się to spotkało. Myślę, że trafiliście w dziesiątkę. Pomysł po prostu super. Rodzice też zresztą takie informacje zwrotne dają, że bardzo im się to podoba. I myślę, że to jest po prostu to jest ten trop. To znaczy, że trzeba iść dalej i to rozwijać. Ja się będę czuła zaszczycona, jeżeli będę mogła z Wami dalej współpracować, bo to jest dla mnie po prostu czysta przyjemność. Tak, ale też mam wrażenie, że jesteście bardzo otwarci na feedback. I to jest chyba też, to na pewno jest najcenniejsze, dlatego że dzięki temu ja widzę, że Wy to robicie dla rodziców, że tak naprawdę ich potrzeby są tutaj po prostu kluczowe, bo chodzi o to, żeby oni z tego jak najwięcej czerpali.